co ten kościół zrobił, what the hell. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Fantastyczna aktualizacja pojawiła się w grze. Możemy dokupić sobie abonament GTA Plus na PlayStation 5 w tym wypadku. Abonament jest odnawiany co miesiąc i w tym miesiącu dostajemy sobie 500 000. Tutaj nie ma wszystkich korzyści, ale dostajemy też samochód, koszulki, jakieś dodatkowe malowanie na samochód, członkostwo w klubie i jakieś jeszcze dostajemy premie. Do gry online jest wymagane PlayStation, tutaj jakieś warunki i właściwie tyle. Czyli jesteśmy takim premium graczem. Takie mam wrażenie, że jak to kupię, to gdzieś będę miał jeszcze jakiś dodatkowy bonus w grze. Okej, super, kupiłem sobie. Kontynuujemy, 27 zł. Możemy sobie, za 27 zł to zobaczcie, mamy do kupienia na przykład Szarka, który jest niedostępny z jakichś powodów, ale on był tam gdzieś w tej okolicy kasy, tak? Tutaj mamy jeszcze jakieś bonusy i tak dalej. O, tu mamy na przykład Szarka za 34 zł plus 75 tysięcy bonus, ale zaraz wam coś pokażę ciekawego. Dobra, wracamy do gry i dziękujemy za dołączenie. Teraz będziesz mógł skorzystać z benefitów, jakie przygotowaliśmy dla ciebie. Okej, coś się wczytuje, zobaczcie, po kupieniu tego członkostwa chyba przerzuci nas do innej sesji i nie wiem, co się stanie, ale może będę miał jakiś ekran powitalny albo coś, albo będę niezniszczalny w grze, nie mam pojęcia. Ja tak się śmieję z tego, oczywiście ten abonament jest nieobowiązkowy i widzicie, że on nie dodaje jakoś dużo bonusów, no zresztą nie kosztuje też jakoś bardzo dużo, prawda? Nie jest on obowiązkowy, to nie znaczy, że osoby z abonamentem będą jakoś dużo lepsze, albo nie wiadomo, co będą robić w tej grze, albo że... O, welcome to the GTA Plus, to check some of the membership benefits, open the pause menu and online... Okej, więc... To członkostwo możemy anulować w każdym momencie. Wejdziemy sobie tutaj i tu mamy taką nową zakładkę, jest to GTA Plus Members. More info sobie klikamy i nam się pojawia... O, tutaj nam się pojawiają wszystkie rzeczy, które możemy sobie przejrzeć. Więc będziemy mieli chyba zniżki co miesiąc na różne dodatkowe pojazdy. Poza tym, że oczywiście co miesiąc, co tydzień właściwie są zniżki na nowe pojazdy, to użytkownicy tego abonamentu będą miały dodatkowe zniżki na coś. Przynajmniej tak to zrozumiałem. No i będziemy mogli kupować sobie też super ubranka, jakieś dodatkowe. A, i bardzo ważna sprawa, osoby, które kupią sobie to członkostwo, będą miały dostęp wcześniejszy do kontentu, który pojawi się w grze za jakiś tam czas. Na przykład teraz będę miał ten samochód, no nie? Sobie do odebrania prawdopodobnie. I jak klikniemy sobie przycisk, możemy w każdej chwili sobie chyba anulować. Tu możemy, co to jest? Upgrade, już tu kupiłem. Ja chcę anulować! Dobra, z poziomu gry chyba się nie da. Trzeba to zrobić z poziomu chyba jakoś tam konta. Okej, no i teraz powinienem dostać dodatkowe 500 000. Czy dostałem? Nie. Chyba dostałem bezpośrednio na konto przelew, bo miałem jakoś 440 milionów równo, a teraz mam 41 milionów z czymś, tak? Tutaj są moje furki z aktualizacji, nie ma najlepszego pojazdu, czyli motocykla dragowego. Hakuchu Drag jest mega szybki i fantastyczny do wyścigów, praktycznie wszystko robi się nim automatycznie, a zresztą teraz ciekawa opcja jest w GTA. Teraz w GTA jest generalnie bonus do wyścigów specjalnych, tych HO coś tam. A ja nie widzę tego teraz tutaj, a wcześniej był tutaj wyścig, jak go ukończyłem, to dostałem 3 razy normalna kasa, czyli 750 tysięcy dolarów w grze za wyścig, który, znaczy właściwie przejazd, który był generalnie bardzo prosty i trwał, no, mega krótko. Tak, no jakby tu się gdzieś w tej okolicy się kończył, byłem w szoku, ale 3 razy kasę się dostaje. Co tydzień można sobie ten wyścig zrobić, tą czasówkę i dostaje się 250 tysięcy, ale że teraz jest dodatkowo jeszcze bonus, no to mogliśmy sobie zrobić 750 tysięcy, tak jakbyśmy napad zrobili, kurde, kupa siana, nie? Także teraz na PlayStation 5, już pomijając to, że przez cały poprzedni rok dostawaliśmy co miesiąc 1 000 000 dolarów, to jeszcze teraz
dostajemy takie różne bonusy, tak? No, kasy w grze na pewno nam nie brakuje. Wydaje mi się, że Rockstar trochę boi się utraty graczy w GTA, no bo tu wiecie, jakie są opinie. Sami zresztą piszecie mi w komentarzach, że ta gra już bez sensu jest i tak dalej, że już się znudziła. Ale wiecie co, większość z was pewnie gra na PC-tach, a na PC-tach jest trochę słabiej pod tym względem, bo są cheaterzy i granie jest po prostu moim zdaniem bez sensu, tak jak w Coda Warzone. Przypomina GTA bardzo Coda Warzone pod tym względem, pod kątem cheaterów. Więc dla mnie tam granie jest bez sensu, ale na PlayStation gra się zupełnie inaczej. Nawet musiałem sobie specjalnie wyznaczyć czas, żeby nie spędzać w tej grze za dużo, bo ona jest wciągająca mega dla mnie. Ja strasznie lubię te wszystkie tutaj pojazdy, robić sobie jakieś tam różne rzeczy, używać tego wszystkiego. Dla mnie to ta gra to jest moje takie dziecięce spełnienie marzeń o grach i bardzo lubię się tu bawić. Natomiast ona jest tak ułożona i tak zrobiona, żebyśmy spędzali tu jak najwięcej czasu. Są różne zdarzenia losowe, jest losowość zawsze ludzi jakby przyciąga do gier i tutaj cały czas są jakieś zdarzenia losowe, cały czas coś się dzieje, cały czas coś możesz zrobić i masz wrażenie, że jak cię to ominie, no to o, już koniec, nie, już pogrzej, już będziesz gorszy. Cały czas coś jest tu w GTA Online do roboty, a czy to faktycznie jest ci potrzebne? No, jak się wciągniesz, to faktycznie czujesz, że musisz to robić. I jest ta gra uzależniająca zdecydowanie, jest bardzo mocno uzależniająca. Ja naprawdę musiałem sobie wyznaczać czas, w którym, wiesz, spędzałem jakieś tam... Siemaneczko. Musiałem sobie wyznaczyć czas, żeby nie spędzić tutaj za dużo mojego życia po prostu. I staram się jakby ograniczać tę grę serio. Ona jest tak mocno uzależniająca. No dobra, ale kurczę, ten odcinek jest o sprawdzeniu tych dodatków, tych subskrypcji i tego wszystkiego. Więc patrzymy po kolei. Pierwsze co, pół miliona dolarów powinienem już dostać. Teraz wejdźmy sobie w sklep i powinienem mieć do odbioru furę, tak? Sort by price. O jest, zobaczcie, jest za 0 dolarów. Hot knife. Nie wiedziałem, że ten samochód mam za darmo. No dobra, odbiorę go sobie. A niech sobie będzie tutaj. Nie wiedziałem, że tą furę mam za darmo. Ona nie jest jakaś fantastyczna, nie? Ale jak dają, wiesz, kurde, człowieku, dobra. Patrzę, które fury są jeszcze za friko. Te chyba były... Te już są po normalnej cenie. Dobra, no odbieramy sobie. Już ten samochód mam. Będziemy mogli sobie mniej więcej porównać, bo ten standardowy mam ulepszony na maksa i będę chciał go sobie zostawić do zwykłych wyścigów, a jak tego ulepszę już tymi nowymi ulepszeniami, no to on pewnie będę mógł uczestniczyć tylko w tych wyścigach przeznaczonych do tego. Ok, sprowadzam go sobie tutaj i zobaczymy, czy jeszcze jakieś inne zniżki mi się pojawiły tutaj na jakieś samochody właśnie, bo tu chyba nie ma tego rozpisane, jakie są zniżki dla mnie dodatkowo, więc jestem trochę zmieszany pod tym względem. Ok, tutaj mamy samochody w tym bieda sklepie. No i tu chyba nie widzę żadnych zmian, nie mam żadnych dodatkowych rzeczy. Sprawdzam to, bo Rockstar często potrafi dawać jakieś, wiesz, ukryte bonusy dla graczy, którzy płacą za coś tam dodatkowo albo robią dla nich za coś tam dodatkowo, nie? Tutaj chyba też nie mamy żadnych rzeczy, żadnych zniżek. Zobaczę jeszcze pojazdy latające. A i tutaj też chyba nie ma nic nadzwyczajnego, nie? Jak było, tak jest. Ok. I teraz dostałem też nowy lokal. Czekaj, to będzie... O, to będzie chyba tu. Tutaj? Już nie wiem, bo tyle tych sklepów z tymi, kurde, posiadłościami jest, że nie wiem, który jest od czego. Też macie takie wrażenie? No dobra, dostałem La Mesa chyba, tak? Nowy warsztat, który mogę sobie odebrać. O! Nie, to nie to. Strawberry Rancho. Ty... Dobra, mój warsztat jest w La Mesa, a teraz szaliłem. A jest najlepszy warsztat, tak, by the way. Najfajniejszy ze wszystkich. Znaczy, lokalizacja jego jest mega fajna. Okej, ja mam ten warsztat, więc mnie to nie dotyczy. Jakby, no, nie skorzystam na tym. Mamy nowe malowanie dla czołgu, dla APC i dla Avengera. Możemy sobie to sprawdzić. Dostajemy 3 razy kasę i RP za Chaos Special Works Race Eve, Race Series. Także dostajemy więcej kasy z tych wyścigów, trzykrotnie więcej. Z tych wyścigów kasy dostaje się tyle, co kot napłakał. Więc za każdy wyścig będziemy dostawać gdzieś tak, nie wiem, max 50 tysięcy, może mniej. Jakby no bardzo malutko, tak? No dobra, ale teraz weźmy sobie ten nowy samochód i ten samochód, no właściwie nie jest nowy, ale
wiecie, o co mi chodzi. Ulepszenia do niego są nowe. Ten samochód można było sobie wcześniej kupić, ale te ulepszenia, które ja mogę sobie do niego zrobić, są tylko dla mnie, dla osoby, która posiada PlayStation... Sorry, się będą te subskrypcje. Dla osoby, która posiada GTA Plus, czy Rockstar Plus, whatever. Dobra, wjeżdżamy do garażu. Garaż mi nie działa. Dobra, wjeżdżamy. Okej, no moja nowa furka już się pojawiła. W sumie... No taki, nie? On już był dawno w GTA, nie wiem, czy on jest od początku GTA chyba nawet. No dobra, mamy nową furę, jedziemy na meeting i zrobimy tuning chyba. Chociaż może już jest ulepszony ten samochód? Nie wiem, nie, no chyba nie, nie ma żadnego spoilera ani nic. Zaraz zobaczymy, co da się z nim zrobić. I wiesz, i to, jak sobie to zrobimy, przejdziemy sobie dodatkowo wyścig, będziemy mieli ten mnożnik, którego nie mają inni gracze. Jak sobie to ogarniemy, to właściwie koniec, nie? Żadnych dodatkowych rzeczy nie będziemy mieli. Generalnie ta fura jest już bardzo, bardzo szybka po zwykłym tuningu. Te ulepszenia w Chaos Special Works dodają naprawdę kopa autom. Ostatnio robiłem taki test. Ten samochód z normalnymi ulepszeniami kontra samochód ze Special Works, chyba to było Turismo, i widać tą prędkość maksymalną, że jest wyższa faktycznie w tych pojazdach, no nie? Teraz tutaj jakbym sobie poszedł, to mogę... No, ja już mam membership status, a tutaj mi się coś odświeża. To mógłbym sobie u niej... Bierzemy się za to. Pyk. Fajna to fura jest, tak? W ogóle. Okej. I mamy tutaj, zobaczcie, upgrade za free. Normalnie trzeba za niego dosyć dużo kasy płacić. W przypadku takich tańszych samochodów trzeba nawet i 1 700 000 zapłacić za ulepszenie tego. Tu mamy za darmo. Okej, ale już same dodatki tu są, widzicie, nie za darmo. Czyli musimy i tak zapłacić za tuning tego samochodu. Samo ulepszenie jest za darmo, no nie? Możemy sobie je odebrać, jeśli mamy ten abonament. Także no, okej, no niech będzie, nie? Mam okazję przetuningować ten samochód trochę inaczej niż standardowy, chociaż on tutaj poza spoilerami dużo chyba takich zmian nie ma, prawda? Dobra, zostawimy sobie to tak. Tutaj mamy engine. Ja myślę, że on będzie bardzo szybki. Ja nie wiem, to chyba będzie teraz najszybszy samochód w całej grze, wiecie? Do tej pory było to takie, była to taka Toyota, którą wam też pokazywałem na poprzednich odcinkach. Teraz nie wyobrażam sobie, żeby Toyota była szybsza od tego, chociaż no trzeba by było przeprowadzić jakieś testy. Okej, okay, i tutaj mamy takie oklejenia samochodu, które możemy odebrać sobie za darmo w ramach właśnie tego abonamentu. Mi się podoba coś takiego, chyba sobie dam. I możemy wybrać kolor, tutaj możemy wybrać sobie kameleon. Wybiorę sobie chyba ten złoty. Bardzo ładny jest ten samochód tak w ogóle tutaj w GTA, nie? Tak ciekawie wygląda. Okej, okay, i wybieramy drugi kolor. A, tu jakieś listelka, to może damy po prostu na jakiś tam kolorek. Aha, chyba możemy emblemat klubowy? Nie, dalej trzeba zapłacić. Coś tam można było, jakiś emblemat chyba odebrać sobie za darmo, no nie? Dobra, i spoilery, czy są jakieś inne? O, jest! Są dwa spoilery dodatkowe, których nie można mieć w tym samochodzie w zwykłym tuningu. Czyli tutaj mamy HSV Street i Race. Mi się wydaje, że do tego samochodu będzie pasował Race, bo jest taki szerszy. No, oczywiście mamy dostęp też do poprzednich, pozostałych spoilerów. Ja sobie wybrałem ten. Ten wyglądał mi fajnie. I warto zainstalować te spoilery, bo one faktycznie sprawiają, że samochód lepszy ma docisk. Nawet taki mały gówniany spoilerek, no nie? Warto to zrobić. I teraz mamy dodatkowe obniżenie do tego samochodu. Standardowo chyba mieliśmy takie, tak? I tutaj mamy jeszcze niższy samochód. No i mamy skrzynię biegów, tą taką ulepszoną za 50 tysięcy. Strasznie drogie to jest wszystko, no nie? Ale z drugiej strony też w tym nowym dodatku dużo kasy się zarabia tak w ogóle. I instalujemy kółka. Nie wiem, co tutaj, co tu będzie pasować. Jakaś duża felga na pewno, no nie? Ten samochód generalnie wydaje się taki potężny, długi i ultra szybki. Dobra, dajmy może jakieś takie... liczne. A, coś takiego dajmy.
No i tutaj standardowe mamy opcje i właściwie fura już jest gotowa. Najważniejsze te zmiany tutaj to jest ten 2 te spoilerki mamy do dyspozycji. No i oczywiście tunik osiągów. To jest kurczę legendarnie ważne. Mam takie wrażenie, że naprawdę ten sam. Generalnie fura bardzo dobrze się prowadzi, jest świetna na wyścigi standerskie, ale ponieważ zrobiliśmy sobie tu ulepszenie furki HSW, to w wyścigach standerskich nie możemy brać nią udziału. To jest bardzo ważne, bo samochód teraz jest jakby tym samochodem ulepszonym. Można sobie wziąć drugie DWST do wyścigów, nie ulepszone tymi specjalnymi ulepszeniami, nie? Więc to jest do specjalnych wyścigów. Powiem wam, że zaraz sobie pojedziemy te specjalne wyścigi, które zostały dodane na te nowe konsole. One są zrobione na odpierdziel i to tak grubo na odpierdziel, powiem wam, naprawdę. Tam jest kilka checkpointów w mieście porozstawianych albo gdzieś tam na obrzeżach miasta i to właściwie tyle. Nie ma żadnych ramp, nie ma żadnych oznaczeń, dźwięków, nic. To są takie klasyczne wyścigi jakby od początku GTA. Także to zrobili totalnie na odpierdziel, te wyścigi są nieciekawe, nudzą się mega szybko. To jest właściwie tylko po to, żeby, wiesz, było czym jeździć i gdzie jeździć, gdzie się ścigać tymi samochodami, żeby można było sobie te samochody po prostu przetestować gdzieś, nie? Ale poza tym to słabiutko. Dobra, musimy sobie włączyć tutaj maskę, żebym mógł pokazać wam liczniki. O kurczę, akurat chyba nie będziemy widzieć. Samochód powinien tak 160 mil na godzinę lecieć. Na PlayStation tylko w ten sposób mogę sprawdzić prędkość. O, mogę w ten sposób tylko sprawdzić prędkość samochodu. No bo tutaj nie ma żadnych tam modów, ani nic takiego, żeby to dokładnie sprawdzić. Ale chyba tak, osiąga tą prędkość 160 mil. Chociaż Toyota wydaje mi się, że trochę łatwiej dochodziła do tych 160 mil, wiecie? To jest kurde masakra. Taki super sportowy samochód. Mimo to i tak jest dużo szybszy niż normalne DWST na przykład, nie? No tego nie możemy tutaj sprawdzić, no bo co? Nie mamy dokładnego pomiaru, no nie? Ale jest szybszy i zwiększenie tej prędkości maksymalnej sprawiło, że niektóre samochody z tych nowych po ulepszeniu są trudne do opanowania i widać, że ta prędkość w GTA została zrobiona tak, żeby ona pasowała do tej mapy, bo te nowe ultra szybkie samochody czasami są za szybkie, ciężko je ogarnąć, nie? Więc tutaj mamy bardzo dobre prowadzenie w tym samochodzie oczywiście. No i mamy zwiększoną prędkość maksymalną, ale czy przyspieszenie? Powiem wam, no tak. A tak sobie bym powiedział. Wiecie, te wyścigi HSW dla tych specjalnych pojazdów, na nich najlepszy jest prawie zawsze motocykl. Chodzi mi tu o Hakuchu Drag. Fantastycznie skręca, jest ultra stabilne. No jedyny problem to, żeby się z niczym nie zderzyć, tak? Ale jak jedziesz czysto, to ten motocykl jest po prostu niesamowity. Zresztą robienie nim wszystkich prób czasowych po tym ulepszeniu w HSW to jest w ogóle bułka z masłem. Ja robię jakieś totalne rekordy pod wszystkie góry, tutaj pod Chiliad podjeżdża na luziku, jeszcze gdzieś tam wyskakuje w kosmos, ultra szybki, ultra mocne przyspieszenie. O, tutaj jest ta próba czasowa, dzisiaj ją sobie robiłem. Człowieku, łatwizna. Wcześniej już z tym motocyklem było ultra łatwo, no nie? No i przechodzimy sobie do wyścigów. Tutaj widzicie, mamy 3 razy RP i 3 razy kasa. Spróbuję pojechać tą nową furą, chociaż mówię, no, a czekaj, tu nie można chyba nawet go wybrać. Tu tylko Sentinelem będziemy się ścigać, no tak, bo to jest wyścig z takiej niższej klasy, wiecie? Dobra, kontynuujemy. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Jedziemy. O, będzie ciekawe, samochody nieulepszone ktoś sobie wybrał wyścigu i pokażę wam, jakie są te w ogóle wyścigi. O, nie udało mi się w idealny start trafić. O, wyścig kontaktowy, o, będzie masakra, jak to w GTA. O, w każdym razie zobaczcie, to są takie zwykłe checkpointy, nie ma tu nic nadzwyczajnego, po prostu taki, o, wyścig, nie? W ruchu ulicznym możesz tam wybrać, żeby nie jechać w ruchu ulicznym.
Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest jakiś wyścig skopiowany z jakiegoś innego wyścigu w ogóle, jak ci gracze jeżdżą. A, w ogóle gracze PC-towi, jak przejdziecie sobie na PlayStation, zwłaszcza PlayStation 5, to będziecie mieli wrażenie, że jest bardzo łatwo tutaj wygrywać. Na PlayStation 5 dużo graczy to są tacy gracze, którzy powrócili do GTA po jakiejś tam dłuższej przerwie i totalnie nie ogarniają, jak tu grać, wiesz? Bardzo mało jest takich graczy, zwłaszcza w takich zawodach jak teraz, którzy ogarniają i naprawdę fajnie jeżdżą. Bardzo mało. O ten zrzuty w samochodzie jakoś tam ogarnia. Także będziecie mieli naprawdę takie wrażenie, że o Jezu, jak prosto się tutaj wygrywa i jest prosto. Tak, ja myślę, że to co teraz jadę, to jest jeden z wyścigów premium nawet, który można było sobie robić. Patrz, jaki wyścig, kurde. No i co, i mamy takie checkpointy, robimy sobie okrążenia. Zobaczę, ile faktycznie tego bonusu będzie. Teraz, jak gram, poza tym, że jest ten bonus wynikający z mojego premium, jest też bonus generalnie taki cotygodniowy na te wyścigi. I zastanawiam się, czy te bonusy jakoś się ze sobą sumują. Dodatkowo, no, jestem użytkownikiem, czy posiadaczem tego premium. Co ten kościół zrobił, what the hell? Jestem posiadaczem tego premium i koło mojego niku nie ma żadnego plusika, żadnego, wiesz, nie jestem w żaden sposób wyróżniony, trochę szkoda, no nie? Taki gracz, który kupuje taki abonament, raczej powinien być w jakiś sposób uwidoczniony, a tu nic nie ma. No jakoś tak dziwnie, czuję się niedoceniony przez Rockstara, no tak, no niezbyt. Chyba nie kupię na następny miesiąc tej subskrypcji, kurde. No, zobaczymy, jakiej wartości te bonusy będą. Rockstar już zapowiedział, że co miesiąc będziemy dostawać 500 000, ale umówmy się, 500 000 to w GTA nie jest dużo, to jest kwestia... No słuchajcie, ten samochód, który przed chwilą ten samochód, który przed chwilą tunigowałem, on zgarnął 500 000 chyba za te ulepszenia, no nie? Moglibyście sobie to podliczyć. Podejrzewam, że gdzieś koło 400 tysięcy na pewno. Okej, ukończyliśmy sobie wyścig, teraz czekamy na resztę. I to moja kasa, 21 tysięcy dolarów, czyli idealnie na spoiler w moim nowym samochodzie. Świetnie, koszt spoilera mi się zwrócił. 20 tysięcy, no jak będziemy wygrywać co chwilę te wyścigi, no to faktycznie więcej tej kasy będzie, no nie? Inni podostawali po 9700, jakby nie czuję się tu bardzo wyróżniony, nie? W ogóle trafiłem na graczy z niskim poziomem, zobacz, jakby, no i tyle. Jakby koniec mojej tej aktualizacji. Ale to jest dziwne, nie? Powinny się te mnożniki moim zdaniem sumować, no bo jak mamy spremki, to mamy 3 razy plus 3 razy za te tygodniowe rzeczy. Jakoś to się chyba nie zsumowało finalnie, no nie? Tak, powinienem dostać nie 21 tysięcy, a moim zdaniem powinienem dostać 60 tysięcy za to, no bo kupiłem tą premkę. No i to właściwie tyle, ja chyba wszystko sprawdziłem, jeszcze zobaczę. Devaste Auto Shop, który generalnie mam. Możemy jeszcze sprawdzić sobie nowe malowanie dla Avengera. Jachtu nie chcę kupować, bo to jest shit. Jakby no tyle chyba. I dostajemy 2 razy Car Meet Rep on Street Race Series, czyli nie dostajemy kasy, tylko reputację 2 razy. A wiecie, za te wyścigi to generalnie jest no mało kasy, tak? Jeśli ktoś jest nastawiony generalnie na kasę, no to nie będzie raczej zadowolony z tego, no nie? Tak niewiele ta subskrypcja daje poza tym 500 000, które no, no jest, bo jest, dobrze, że jest. Myślę, że jak ktoś dużo gra w GTA Online, to się ta subskrypcja bardziej opłaca niż kupowanie szarków. Generalnie teraz w GTA kasę jest zarobić bardzo łatwo, praktycznie bez większego wysiłku. Tak jak widzieliście, przejechałem sobie motorkiem tam jedną czasówkę i już na koncie 750 tysięcy. Co tydzień właściwie można sobie taką kasę, znaczy może nie 750 tysięcy, bo teraz jest wyjątkowo ten bonus, no ale wiecie, o co chodzi, no jest ciekawie, tak? No i mam dostęp do tego samochodu, do tego tuningu, który jakby jeszcze nie jest dostępny dla innych graczy, tak? Dostałem jakiś tam wcześniejszy dostęp. O ile wcześniejszy? Nie wiadomo, nie? Tak. Muszę zrobić jeszcze takie porównanie tego Devaste kontra standardowego, żebyśmy faktycznie zobaczyli, jaka jest różnica. Myślę, że jest, no na pewno jakaś jest, w przyspieszeniu chyba niezbyt, bo ten samochód generalnie był dość szybki. Myślę, że bardziej tutaj w prędkości maksymalnej to się odczuje. Jest to chyba też tak w ogóle najbardziej stabilny, przyjemny w prowadzeniu samochód z tych nowych.
Chociaż może ten Ignis z działkiem na dachu jest też całkiem niezły pod tym względem. Nice. No dobra, no to chyba wszystko wam opowiedziałem. Jak macie jakieś pytania co do tej subskrypcji, to oczywiście walcie w komentarzach. Jak widzicie, no GTA jest takie, jakie było. Nie jestem jakoś wyróżniony tutaj na sesji, tak? Nie mam... Chyba dostaję więcej reputacji za coś tam. Ale generalnie jest to to samo GTA, co było wcześniej. Także ta subskrypcja jest naprawdę tylko dla chyba takich zagorzałych fanów. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i podobało wam się takie moje dywagacje o GTA Online. Trzymajcie się, na razie, cześć!